Na jednogodzinnym wyścigu na torze Suzuka w czwartek 9 kwietnia 2020 roku zakończył się 15 sezon Aceli Evolve Motorsport GT3 Series. Po raz siódmy i ostatni ponad setka kierowców rywalizowała w kilkunastu różnych samochodach klasy GT3 na platformie Assetto Corsa na czterech równoległych serwerach Pro, Semi Pro, AM oraz Rookie. Na serwerze Pro zwyciężył Wojciech Łukaszek w samochodzie Ferrari, który startował z pole position. Drugie miejsce zajął Kamil Putoń w Aston Martinie zespołu Together Esports Racing, który zaczynał z miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim uplasował się Abra w Ferrari zespołu Forza Italia PL Esports Team, który zajmował drugie pole startowe. Najszybszym okrążeniem w całym wyścigu popisał się Lucian Truchnica w Ferrari zespołu Forza Italia PL, który w pierwszej połowie wyścigu stracił panowanie nad swoją maszyną w słynnym zakręcie 130R. Lucian na mecie był dopiero 26. Pierwsze miejsce na serwerze Semi Pro zdobył Klujewski Softy w BMW, który startował z pole position i który uzyskał najlepszy czas okrążenia w całym wyścigu. Miejsce drugie zajął Debek 007 w Audi, który startował z miejsca 8. Na pozycji trzeciej dojechał Neville X w Audi zespołu Chevron Pro, który zakwalifikował się na miejscu 5. Na serwerze AM po wygraną sięgnął Szpachelka BMW zespołu Racing Incident Party, który startował z pozycji 7. Na miejscu drugim wyścig zakończył Kakioin w kolejnym BMW, który zaczynał z miejsca 4. Podium zamknął wyindywidualizowany w Lexusie. Najszybszym okrążeniem w wyścigu na serwerze AM popisał się Wiśnia 1-1 w samochodzie Mercedesa AMG, który ukończył zawody na miejscu 6. Z pierwszego pola startowego ruszał Kusprzyk w Audi, który wycofał się z wyścigu w 1/3 dystansu po błędzie na zakręcie 130R. W indywidualizowany, który ukończył wyścig na miejscu 3, przebił się do ścisłej czołówki z miejsca 21. A wyglądało to mniej więcej tak.
Wyścig na serwerze Rookie zakończył się pole position najszybszym okrążeniem i zwycięstwem Kocura w SCG zespołu BLK Esports. Na miejscu drugim wyścig ukończył Debexo w samochodzie marki Porsche, który startował z tej samej pozycji. Trzecie miejsce zajął Dario Fun w kolejnym Porsche, który na starcie był czwarty. Już po 6 wyścigach z 7 mistrzowski tytuł w 15 sezonie AC League zapewnił sobie Jakub Harkot jeżdżący samochodem Lamborghini, który na Suzuce nie wystartował w ogóle. Będzie to już 5 tytuł Jakuba w historii AC League. Według wstępnej, końcowej klasyfikacji kierowców miejsce drugie zajmuje Abra, a trzecie Wojciech Łukaszek. W klasyfikacji generalnej zespołów na miejscu pierwszym plasuje się ekipa Together Esports Racing w Aston Martinach w składzie Kamil Putoń, Wojciech Bobrowicz i Rafał Szołtysek. Drugie miejsce zajmuje zespół Forza Italia Esports Team, a na trzecim po awansie z czwartego ląduje zespół Actina Pact Blue. Podobnie jak w przypadku tabeli kierowców, punktacja ma jeszcze charakter wstępny i może ulec zmianie po zakończeniu procesu weryfikacji wyników oraz sędziowania incydentów z 3 ostatnich rund sezonu. Sponsorem nagród głównych w 15 sezonie AC League jest warszawskie Evolve Motorsport z siedzibą na ulicy Floriana 3/5. Twórcy zaprojektowanego i skonstruowanego w Polsce symulatora o 6 stopniach swobody ruchu Evolve Motion Simulator z hydraulicznymi pedałami gazu i hamulca i sprzęgła własnej produkcji, hydraulicznym hamulcem ręcznym własnej produkcji, kierownicą Direct Drive SimCube 2, skrzynią biegów z manualnym i sekwencyjnym trybem pracy oraz trzema 32-calowymi monitorami z rozdzielczością 2K z odświeżeniem 144 Hz. Warsztat Evolve Motorsport podpisuje się również pod licznymi samochodami rajdowymi, w tym jedyną na świecie Toyotą GT86 z napędem obu osi. Dodatkowe nagrody zapewnia zespół X-Racing, który można zobaczyć w pucharze Renault Clio Europy Środkowej i polskich wyścigach długodystansowych, oraz Sim Solutions, marka akcesoriów do sim racingu tworzona wspólnie z Tomaszem Grycem, kilkukrotnym rajdowym mistrzem Polski różnych kategorii.